Od sierpnia 2019 roku komunikację na terenie gminy Sierac zabezpiecza przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej. Wiele osób zadawało pytania związane z jakością świadczonych usług. Władze gminy i zarząd PKS Sierac z uwagą wsłuchiwali się w głosy mieszkańców i radnych. Podejmowali działania mające na celu poprawę komfortu podróżujących. Przedsiębiorstwo podjęło szereg działań związanych z pozyskaniem busów i autokarów, które w pełni zabezpieczą te potrzeby. Zgodnie z zawartą umową z PKS-em Sierac, który obsługuje transport na terenie gminy Sierac, został zakupiony samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Cieszymy się bardzo, że może już obsługiwać mieszkańców terenu gminy Sierac. Organizator zabezpieczający komunikację na obszarze gminy czy miast musi spełniać szereg warunków wynikających z ustawy oraz rozporządzeń w tym zakresie. Autobusy obsługujące komunikację publiczną mają być przede wszystkim dostosowane do osób ograniczonych ruchowo, niepełnosprawnych i ułatwiające łagodne, bezpieczne wejście i wyjście z autobusu i to w dalszym ciągu cały czas poprawiamy. Udało nam się wprowadzić już 2 pojazdy niskopodłogowe, które obsługują linię o mniejszym natężeniu, bo są to busy o mniejszej pojemności przestrzeni pasażerskiej. Ze względu teraz na to, że linia 103 Harupia-Hojne jest linią najbardziej obciążoną i najwięcej uczęszczaną przez potok pasażerski, zdecydowaliśmy o zakupie pojazdu, który będzie spełniał te wszystkie wymogi. Jest to właśnie pojazd niskopodłogowy z podestem dla wózków inwalidzkich, który może w pełni obsługiwać wszystkie osoby niepełnosprawne, nie tylko te ograniczone ruchowo, ale te, które się poruszają właśnie na wózkach inwalidzkich i to jest to, co jest zapisane w umowie, że ta jakość usług będzie cały czas poprawiana. Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej za pomocą sprawdzonego systemu bacznie przygląda się ilości osób korzystających z przejazdów na wszystkich liniach. Wnioski wyciągane z tych obserwacji wpływają na dopasowanie taboru do oczekiwań i potrzeb. Nasz system biletowy, który funkcjonuje w naszych pojazdach, pozwala nam właśnie na kontrolowanie potoku pasażerskiego, bo ten pasażer zakupujący bilet, jak i również posiadający bilet miesięczny za pomocą tzw. M-card naszego systemu, jesteśmy w stanie zlokalizować, na którym przystanku pasażer wsiada i wysiada. I to jest bardzo dobre, ponieważ pojemność autobusów, jak i częstotliwość kursowania można też dopasować poprzez monitoring tego systemu. I on będzie oznakowany przy najbliższej możliwości wymiany tabliczek przystankowych, czyli rozkładu jazdy, będzie oznakowaną godziny kursowania specjalną literą oznaczoną w rozporządzeniu, że jest linia obsługiwana przez pojazd niskopodłogowy. Nowy autobus ma bogate wyposażenie, jest dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i co ważne, jest niskoemisyjny, spełnia wszystkie normy ochrony środowiska. Jest to specjalna przestrzeń pasażerska przy środkowych drzwiach, gdzie jest miejsce dla 2 wózków. Tu oczywiście jeszcze jest pojazd wyposażony w tak zwany przechył, tak zwany technicznie nazywany przyklęk, żeby ta różnica poziomu między chodnikiem bądź poboczem była jak najmniej wysoka, czyli równa pozycji tej możliwości umożliwiającej wjazd. Jest wyposażony w 2 klimatyzacje, przednią i tylną, żeby można było dopasować temperaturę w okresie letnich, wiosennych bądź letnich upałów, bo pory roku są mało przewidywalne. Pojazd wyposażony jest przy każdych drzwiach, właściwie na każdym słupeczku w sygnał, który informuje kierowcy o tym, że pasażer chce wysiąść, żeby uruchomić drzwi. Miejsce przeznaczone dla przewozu niepełnosprawnych bądź osoby ograniczonej ruchowo podróżującej na wózku inwalidzkim dodatkowo jest wyposażone w 2 przyciski, które informuje kierowcę, że na danym przystanku ten pasażer będzie chciał wysiąść i kierowca wie, że wtedy ma pomóc temu pasażerowi umożliwić opuszczenie autobusu. Jest wygodne, siedliska są wygodne, bardzo przestrzenne. Myślę, że mieszkańcy gminy będą zadowoleni z korzystania z tego autokaru. Kolejny zakup niskopodłogowego autobusu z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo i komfort jazdy wszystkich mieszkańców gminy.